się nie da. Tutaj rywalizujecie z komputerami, ale przede wszystkim każdy z nich z trzema rywalami. Czerniak, Kowalski, Ratajczak i Poleształ Grandy. W finale idą Czerniak. Najlepiej Kowalski wyrzuca Ratajczaka. Ten wpada w pole sztana, rozpędza się Norbek, ale jest za naszymi ludźmi. Pierwszy Czerniak, drugi Kowalski, Ratajczak trzeci, ale Poleształ chce być na podium. Teraz jedzie do krawężnika, mocno szarpie Norbek, ale broni się dzielnie Damian Ratajczak, blisko było. Tymczasem z przodu Bartłomiej Kowalski w pogoni za Czerniakiem. Też jeszcze może być interesująco. Kowalski, krawężnik, kreda, wchodzi pod ostro, ale utrzymał się na prowadzeniu Mateusz Czerniak, chociaż Kowalski piekielnie szybki. Kończy się trzecie okrążenie, Czerniak jedzie po zwycięstwo w Pradze, tak jak rok temu. Kowalski był bardzo blisko, ale chyba będzie ciężko. Mateusz Czerniak z przodu, Kowalski drugi, Ratajczak trzeci, czwarty Poleształ. Tutaj pachnie całym biało-czerwonym podium i tak właśnie będzie. Czerniak, Kowalski, Ratajczak. Co za wiktoria, co za wieczór w Pradze. Biało-czerwone podium. Tak to się kończy. Polska potęgą w speedwayu jest i basta. Mamy potrójne podium, tak jak wspomniałeś. Najpierw Małopolska, walczący kolejny tytuł, Mateusz Czerniak, Małopolska. Biorąc pod uwagę jego atrybuty, wziął sobie moim zdaniem nie najlepsze pierwsze pole startowe, a Francis Gust w drugiej części tego turnieju wypada po prostu blado, więc trzymamy kciuki za awans i Bartłomieja Kowalskiego i Damiana Ratajczaka. Hellstrom, Kowalski, Ratajczak i Gust. Cudowny wieczór, boje zruszamy. Kowalski oczywiście bardzo dobrze, Ratajczak został, że dopiero początek wyścigu, utrzymał się na motocyklu Damiana, ale stratę ma ogromną. Gust wjeżdża pod Kowalskiego bardzo odważnie i tam jeszcze Hellstrom pęks się czai. Kowalski umyka, jedzie na drugim miejscu, wciąż jest na drodze do finału, ale tam jest ciasno, ciaśniutko, jedna mała dziurka i mogą być kłopoty. Trzymaj mocno furę, Bartek Hellstromem targnęło delikatnie, podjeżdża pod, wykantował, stracił trochę prędkości, ale jest blisko Kowalskiego. Tymczasem Kowalski nie ma już za bardzo szans na łapanie Gusta. Szarpnęło Kowalskim! Hellstrom Banks na drugim miejscu. W tym momencie mistrzem świata juniorów jest Mateusz Czerniak. To jest kolejny zupełnie nieoczekiwany zwrot sytuacji. Bartłomiej Kowalski musi postawić wszystko na jedną kartę. Hellstrom pod płotem. Kowalski, Ratajczak tam się pojawił. Cyrk na kółkach. Bartłomiej Kowalski czy Ratajczak? Ratajczak daje mistrzostwo świata juniorów Czerniakowi. Tak się kończy półfinał. Szok, skandal, niedowierzanie. Kosmos, kosmos kompletny na torze w Boyes. Mieliśmy w tym jednym biegu więcej zwrotów akcji niż czasami przez cały turniej. Płacze teraz Mateusz Czerniak, bo on doskonale wie, co ten absurdalny drugi półfinał dla niego oznacza, a oznacza, że zostaje pierwszym Polakiem, który broni tytułu indywidualnego mistrza świata juniorów, mimo że nastrój jeszcze 3 minuty temu miał. Głowa czasami paruje za mocno, no i on ma 3 punkty. Jeżeli chce myśleć o półfinale, będzie musiał tych wszystkich harpaganów po prawej stronie poprzestawiać. No tego się chyba najbardziej obawiam, bo jego pierwszy wygrany wyścig pokazał, że on wystartować potrafi. Później nie zawsze doskonale kontroluje, co dzieje się dalej, no ale za chwilę się przekonamy. Biały i żółty to Polacy, Klima, Rowe, Kowalski i Czerniak. Bieg numer 14, ruszamy, zostaje Kowalski, najlepiej startuje Rowe. On jest z przodu, Kowalski już drugi, Czerniak i już trzeci, czwarty jest Daniel Klima. I teraz patrzymy na pogoń Polaków za Brytyjczykiem. Bliżej krawężnika Czerniak, szerzej Bartłomiej Kowalski, Rowe z dwóch stron, szarpany przez dywizjon. Kościuszkowski na razie jeszcze stawia opór, ale Czerniak zakrada się coraz szybciej. Mateusz Czerniak czy Anders Rowe przedłużył wejście w ten drugi łuk. Czerniak teraz delikatnie go wyrzuciło, Rowe idzie w krawężnik. Anders Rowe, ale się postawił, nie ma mocno kantuje, żeby tam pod balotami nie zginąć. Anders Rowe wciąż broni zaciekle tej swojej pierwszej pozycji. Czerniak, no chyba wreszcie to załatwił. Ileż można, Rowe jest drugi, trzeci Kowalski, teraz ma go na błotniku, deflektorze. Bartłomiej Kowalski i też załatwił Andersa Rowe'a. Ależ biało-czerwona moc teraz pokazana. Czerniak,
Kowalski i Anders Rowe. Wielki speedway w Pradze. Brytyjczyk bronił się dzielnie, stawił opór, poległ. Poległ, ale wiesz co... No dobra, patrzymy, proszę Państwa. Rowe, Breum, Ratajczak i Cierniak poszli. Dobrze idzie Breum, to oczywiste. Ratajczak się zabiera. Ratajczak na miejscu drugim. Cierniak rozpędza się po dłużej. Został zupełnie Keenan Rowe. I teraz nasi będą walczyć o drugą pozycję między sobą. Bratobój czy bój? Cierniak czy Ratajczak? Cierniak przelatuje obok Ratajczaka i goni za Breumem. Jeszcze nie powiedział ostatniego słowa Damian Ratajczak. Spada teraz na miejsce trzecie. Keenan Rowe wchodzi pod Damiana Ratajczaka i wiezie go do płotu. Spada na miejsce czwarte, a Mateusz Cierniak już jest wirtualnie w półfinale. Rowe podjeżdża, ależ atak Australijczyka. Cierniak musi odpowiedzieć. Jest na miejscu drugi Mateusz. On chce jeszcze pierwszego, chce lepszego wyboru w finale. Cierniak skorzystał z problemów Breuma. Breum, który prowadził trzy kółka, teraz jest poza finałem. Ale historia Ratajczak jeszcze spróbuje. Damian Ratajczak będzie dwóch Polaków w wielkim finale. Co za historia! Yes! Zupełnie niebywała, zupełnie! Przebiliśmy sobie piątkę, naprawdę emocje wielkie, wspaniale, piękna walka. Taki żużel w markecie, dawno tego nie widziałem. Jeżeli mówicie, że Praga jest nudna, to dajcie sobie głośniej i usiądźcie bliżej telewizora. Naprawdę taki wzruszający moment, to tak, żeby mógł zadedykować tacie dzisiaj to zwycięstwo właśnie w Gorzowie z okazji Dnia Ojca. Tyle, że każdy chciałby z tych finalistów swojemu ojcu to zadedykować i każdy ma pragnienie takie samo. Z tym, że pragnienie to jedno, a prędkość, umiejętności to drugie. I dzisiaj mam wrażenie i prędkość, i umiejętności stoją po stronie Cierniaka. Po jego lewej stronie Emil Breum, Dania, korzystający dzisiaj z pomocy Nickiego Pedersena. Po prawej stronie Keenan Rowe, korzystający z pomocy Jamona Liceja. I w żółtym Kasper Henriksson, długo rozmawiający z Morganem Andersonem, który przyjechał tutaj do Gorzowa wspierać swoich chłopaków. To jest obsada wielkiego finału w Gorzowie. Mateusz Cierniak na 6 startów ma 6 trójek. Teraz czas to skompletować. Czas zamknąć misję. Mateusz Cierniak, kask niebieski, Breum czerwony, biały Rowe i żółty Henriksson. Poszli Cierniak, jednak nie tak dobrze. Najlepiej wyskakuje Breum. Rowe rozpędza się po dłużej. Cierniak w tej chwili trzeci. Będzie ostra jatka. Rowe! Piękny wjazd w drugi łuk. Wyrzucony siłą odśrodkową. Breum z tego korzysta. Cierniak kroi po krawężniku. Ale historia! Breum jest na czele. Cierniak się rozpędza, ale pod łokieć wchodzi Rowe. Bardzo ciasno i bardzo ekscytująco. Breum trzyma kredę. Nie puści tam Mateusza Cierniaka. Ten teraz idzie szerzej. Co on wykombinuje? Buduje prędkość po dłużej, ale cały czas to Duńczyk jest z przodu. Mateusz Cierniak idzie szeroko. Będzie przecinka, czy będzie na okrętkę? Jeszcze jedno kółko. On to może szarpnąć. Cierniak szerzej. Blisko, blisko, blisko. Jest Cierniak! Ależ to zrobił, by czekał odpowiedni moment. Ostatnie kółko. Mateusz Cierniak robi to. A Rowe chyba jeszcze na koniec dziabnął Breuma. Tak wygrywają najlepsi. Był już trzeci w tym wyścigu. Ostatecznie triumfuje. Fenomenalny wyścig i piękny wieczór Mateusza Cierniaka. Fantastyczny speedway.